Witamy w podcaście chrześcijańskie. Q&A. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian Kamil. Dzisiaj odpowiemy na pytanie na temat pokuty. I teraz cytuję: Witam, chciałbym, żebyście nagrali odcinek na temat pokuty. W jaki sposób odpokutować za grzechy, jak się do tego zabrać? Dziękuję i pozdrawiam. E, więc na początku hmm, myślę, że warto jest tutaj sprostować. Jedną bardzo ważną rzecz, bo um, w naszych głowach, przez tradycję i, i przez Kościół Rzymskokatolicki, w którym większość z nas jest wychowana, no i przez lata, które przeżyliśmy przez ten czas, mamy w głowie takie, z, myślę, że za, zakorzenioną rzecz, że za grzechy trzeba właśnie odpokutować, tak jak tutaj jest napisane w tym komentarzu czyli, że coś trzeba zrobić. Czyli generalnie w e, Kościele Rzymskokatolickim jest Taka koncepcja, że przez jakiś czas grzeszymy i później, jeżeli tych grzechów się jakoś tam nazbiera, to chcemy wrócić jakby do łaski uświęcającej i chcemy iść do komunii, więc, żeby to zrobić, musimy najpierw iść do spowiedzi. Więc idziemy do spowiedzi, mówimy księdzu te wszystkie grzechy, on nam odpuszcza te grzechy, no i daje nam coś za pokutę, tak? Czyli musimy iść później do domu, odmówić jakieś modlitwy. Albo coś dla kogoś zrobić, albo kilka razy być na jakiejś tam mszy świętej konkretnej. Czyli mamy jakieś zadanie, dzięki któremu nasze grzechy będą odpokutowane, tak? czyli będą odrobione. Odrobione, <laughs> właśnie, odrobione, wykupione. Dopiero wtedy możemy tak naprawdę iść z powrotem do, do komunii. Tak? Tu jest też ważna rzecz, że są osoby, które mają rzeczywiście taką chęć poprawy, tak? czyli żałują za te grzechy i, i chcą tej zmiany, chociaż z tak z doświadczenia wydaje mi się, że większość osób podchodzi do tego tak bardziej technicznie, czyli raz na jakiś czas pasowałoby do tej spowiedzi iść, tam raz w roku jest nakazane, albo jest jakaś impreza, ślub, czy jakiś chrzest kogoś, pasowałoby iść do komunii, więc pójdę do spowiedzi, tak? Więc jest bardzo dużo osób, które nie podchodzą do tego nawet Porządnie z punktu widzenia nauki Kościoła Rzymskokatolickiego. Ta koncepcja odrobienia swoich grzechów jakimiś uczynkami jest niebiblijna. I jak to wygląda? Pokuta w biblijnym ujęciu. Jeżeli byśmy mogli zrobić coś za nasze grzechy, żeby zostały odpuszczane, to po co jest umarł na krzyżu? To po pierwsze. Pokuta w ogóle w Słowie Bożym nie oznacza odmówienia jakichś modlitw. Tylko oznacza skruszone serce przed Bogiem i zobaczenie swojej grzeszności i odwrócenie się od tych grzechów. Co wielokrotnie widzimy w Słowie Bożym też. Tak? Na przykład, jak ktoś podchodzi do Jezusa i jest uzdrowiony, Jezus mówi: Twoja wiara cię uzdrowiła, idź i nie grzesz więcej. Żeby, czasami dodaje, żeby ci się coś gorszego nie stało, niż to, tak? Więc po pierwsze. Do pokuty my sami nie jesteśmy w stanie dojść, bo my, jako ludzie, i którzy żyjemy w świecie, który jest w większości religijnym, bo my jesteśmy z, z natury buntownikami, z natury grzesznikami i my nie chcemy, żeby coś było poza nas, naszym działaniem. I także kwestie zbawienia sprowadzamy do tego, co my robimy, i to jest w każdej religii, tak? My coś musimy zrobić, żeby zostać zbawionymi. A Słowo Boże mówi wyraźnie, że to Bóg w nas sprawia, Bóg nas wzbudza i Bóg nas zbawia. Więc po pierwsze, Bóg zaczął zbawiać ludzi od początku przez wiarę w Niego i usprawiedliwiał ludzi przez wiarę w to, co Bóg, co On powiedział, a nie przez to, że jesteśmy dobrzy, bo nikt nie był. Dostatecznie dobry, ani nikt nie mógł nic zrobić, żeby się sam zbawić. Ani Dawid, ani Abraham, ani Mojżesz, ani nikt z tych ludzi sam się nie zbawił. Oni zostali zbawieni z łaski przez wiarę. Tak samo jak i my dzisiaj. Nic się nie zmieniło ani w starym, ani w nowym. Tylko my dzisiaj żyjemy po ofierze ostatecznej czyli po ofierze Chrystusa, na którą oni czekali, której oni wypatrywali. Tak więc. My sami do pokuty nie możemy się doprowadzić. Nas do pokuty ma doprowadzić Duch Święty, który nam ma pokazać, że Bóg jest Święty, Bóg jest Władcą Wszechświata, Bóg będzie sądził ludzi i wtedy jak my zobaczymy swoją swoje położenie, czyli że my jesteśmy no, nikim, jesteśmy grzesznikami, ptarzamy się w swoim bagnie, jeżeli nie Przyjdziemy do Boga, to nie mamy szans, choćbyśmy odmówili 150 razy tysięcy, Ojcze nasz, plus poszli na kolanach 150 tysięcy kilometrów do częstochowy, ty i tak się nie zbawisz człowieku. Zapomnij o tym, bo wszystkie te czyny są jak zakrwawiona szmata dla Boga, po pierwsze, a po drugie, co gorsza, obrażają Boga i obrażają to, co Jezus zrobił na krzyżu dla ciebie. Jezus nie po to cierpiał za ciebie, żebyś ty teraz sobie wymyślał, co masz z, za twoje grzechy, tak? Żebyś teraz wymyślał, co ty będziesz cierpiał za swoje grzechy. <noise> Bo już one zostały spłacone. Jezus powiedział na krzyżu: Wykonało się. I pokuta polega na tym, że to Bóg nas doprowadza do niej, Duch Święty nas do niej doprowadza. Jeżeli Bóg umarł za twoje grzechy i ty będziesz miał tego świadomość, to nigdy nawet nie pomyślisz, że ty możesz coś zrobić w tej względzie, tylko będziesz padał na kolana, przepraszał go i nie będziesz do grzechu podchodził lekko. Czyli ja wyspowiadałem się to teraz sobie. O, tam dobra, pogrzeszyłem, to teraz idę do spowiedzi. Nie. Będziesz widział prawdziwy problem grzechu, że on ci oddziela od Boga. On powoduje to, że na świecie jest tak, że są wojny, chorzy ludzi, że chorujemy, że nigdy tu nie było dobrze, że wszystko gnije przez grzech i nigdy nie będziesz podchodził do niego lekko. Jak będziesz oczywiście przemieniał swój umysł, tak? Bo nawrócenie polega na tym, że odwracasz się od swoich grzechów, widzisz swoją grzeszność, odwracasz się od nich i przemieniasz swoje myślenie poprzez czytanie Słowa Bożego. Jeżeli nie będziesz przemiał swojego myślenia poprzez czytanie słowa Bożego i nie będziesz poznawał lepiej słowa Bożego, nie będziesz widział czym jest grzech, jaka jest natura człowieka, że istnieje też szatan oprócz Boga, tak? który nas zwodzi, który czek tylko na to czeka, żebyś ty pomyślał sobie, że Twoim grzech to nie jest nic strasznego, że Twój grzech jest taki mały, na pewno Bóg na niego nie popatrzy, Bóg jest miłosierny, Bóg Cię kocha. A to jest nieprawda. Bóg nienawidzi grzechu i nigdy z nim Nigdy nie przymyka na niego oczy. oczu, dlatego był krzyż Chrystusa. Jeżeli Bóg by mógł przy, przymknąć oczy na grzech, to nie wysyłałby swojego jednorodzonego syna na ziemię, żeby był poniżany, żeby był obrażany, żeby był bity, żeby był ukrzyżowany, żeby był zhańbiony. Po co miałby Bóg coś takiego robić, jak Ty możesz się sam zbawić przez odmówienie sto razy z Ojcze No Nie ma sensu. To nigdy się nie stanie. Tak? Więc jeżeli poznasz prawdziwego świętego Boga, to zrozumiesz to, że ty nie jesteś w stanie nic zrobić. Że jakby nie ofiara Chrystusa, to ty byś zginął i musisz iść do piekła, tak? To w takim razie, jeżeli ktoś ma już tą świadomość grzechu, widzi to wszystko, jaki jest krok, no co ma zrobić? Dalej nic. Jak już to widzi, i zobaczy prawdziwy obraz Boga, to padnie na, przed Bogiem na kolana i na pewno będzie żałował swoich grzechów szczerze, tak? Bo problem z, yy, właśnie ze spowiedzią jest taki, że ludzie tak naprawdę nie żałują szczerze, bo nie wiedzą, czym jest grzech. Co jest konsekwencją grzechu, że całe to wszystko, co mamy na świecie, czyli wojny, choroby i inne rzeczy, i to, co jacy my jesteśmy. Że to jest konsekwencja naszego grzechu i nie znamy prawdziwej natury człowieka. Ludzie dalej się oszukują, tyle lat żyją, tyle wojen było, tyle, tyle ludzi zabiliśmy jako ludzie, tyle zła wyrządziliśmy, a i tak ludzie myślą, że z natury są dobrzy. <laughs> no to jest taki żart, Jakiego je, jaki to było pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, jak właśnie się nawróciłem. Że ludzie na serio myślą, że nie są tacy źli. Chociaż mają całą historię, która mówi, że popatrz. No i to jest właśnie pierwsza zmiana że popatrzysz na siebie inaczej. Nie, że nie jesteś taki zły, że tak naprawdę ty nie, nic złego nie zrobiłeś. Ty to w ogóle nie. przestaniesz się usprawiedliwiać. Po prostu zobaczysz, staną przed tobą twoje grzechy, jak armia żołnierzy, <grych> i przestaniesz się oszukiwać. Biblia pokaże ci prawdę, jak powiedział Jezus prawda cię wyzwoli. Bo dopiero prawda może cię doprowadzić do tego. Objawiona przez ducha świętego i przez słowo Boże. Jeżeli duch święty prawdziwie Cię zrodzi, to pierwsze, co zacznie robić, to, to będziesz się uświęcał. Wydasz owoce. A uświęcenie, czyli słowo święty, znaczy oddzielony. tak? Więc Bóg zacznie Cię oddzielać od myślenia tego świata, od czynów tego świata, od y, takiego ludzkiego myślenia, że. Jesteśmy dobrzy i sami możemy sprawić, że Ziemia będzie cudowna i piękna do życia. Nie możemy. Jakbyśmy mogli, to już byśmy to zrobili, przecież mieliśmy wystarczająco dużo czasu. Ale nic z tego się nie stanie, tak? I tyle. Jakby człowiek mógł tutaj żyć pięknym życiem, to po pierwsze, Bóg nie szykowałby dla nas nowej Ziemi i nowego nieba. Jeżeli można by było żyć z, z grzesznikami w niebie. To jak mogliby, jakby Bóg mógł być sprawiedliwy, jak wszyscy ludzie, którzy nie pokutowali, nie myśleli o swoich morderstwach, swoich kłamstwach, że są złe, jak mogliby teraz nagle stwierdzić, że są dobre, jak, będzie, jak będą w niebie? Dalej będą to robić. Tak samo tutaj mamy na ziemi więzienia, ponieważ wiemy, że nie możemy żyć obok morderców, którzy nigdy nie powiedzieli, że to co zrobili jest złe, bo mogą to zrobić ponownie, tak? Więc to jest niemożliwe, żeby żyć z nienawróconymi ludźmi, którzy myślą, że są dobrzy w niebie, bo będzie tak samo, jak i tutaj. Czyli źle. <grystanie> I tyle. Jeżeli Duch Święty cię pobudza i pokazuje ci Twoje grzechy, i pokazuje ci, że jesteś grzesznikiem, i pokazuje ci, jakim jesteś położeniu, że nie masz szans na sądzie Bożym bez Chrystusa, bez wiary w Jezusa Chrystusa, bez to, bez tego, że On. Po prostu oddał swoje życie za Twoje grzechy i wstał dla Twojego zbawienia. To nie czekaj, po prostu pokutuj, zacznij czytać Słowo Boże, studiować Słowo Boże, nie tylko czytać, tylko naprawdę zagłębiać się w co w nim jest napisane. A jak już będziesz pewny, jaka jak jest Ewangelia, i pewny swojej mniej więcej wiedzy na temat Słowa Bożego to zachęcam Cię, żebyś znalazł braci, siostry i zdrowy kościół, w którym będziesz mógł się cieszyć zbawieniem z braćmi i siostrami, tak? Posługiwać braciom i siostrami. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Podcastu można słuchać w aplikacjach do podcastów, na przykład na Spotify, ale też na naszym kanale YouTube Żyjesz Tylko Raz. Jeżeli masz jakieś pytania, to właśnie tam w komentarzach pod tym, pod nagraniami można te komentarze wpisywać. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia następnym razem.